Elon, wszystkim wracam do Was z tematem manty, ponieważ znalazłem fajną opcję. Ta opcja znajduje się na Bifrost. To jest po prostu chain na docie. Kto trochę bardziej technicznie tutaj ogarnia, pewnie wie o co chodzi. Ja nie będę tutaj tłumaczyć, jak to wszystko działa. Pokażę Wam tylko, co ja tutaj testuję. Pewnie Wam też się to przyda. Jeśli macie manty lub doty, a nie chcecie wszystkich. Zamrażać, lub nie posiadacie wystarczającej ilości na to, by brać udział tutaj w nagrodach. No to pojawił się liquid staking. I tutaj mamy coś takiego jak V-Staking. Jak widać, można tutaj stake'ować Dota, Mante, Ethera. Fila ASTR, no i GLMR. Ja postanowiłem tutaj testowo wrzucić trochę DOTA, jak i trochę MANTY, ponieważ my zrobiliśmy sobie pula MANTY, zastejkowaliśmy tam kilka tysięcy sztuk, no i minimalna ilość tej MANTY to jest 1500 lub 2000 sztuk, żeby nie wypaść z pula stakingowego. To, co tutaj gdzieś rozkminiliśmy z ekipą, no to jest szansa, że też będziemy się kwalifikować na ewentualne airdropy, które będą tutaj rozdawane. Za staking, dlatego też ja się zainteresowałem i zrobiłem sobie dodatkowy adres. No, jak to działa? Działa w ten sposób, że podpinacie sobie tutaj adres. Może to być subwallet, może to być jakiś inny adres. Jak widzicie, ja na, ten, na tą chwilę mam tutaj podpięty subwallet, ale jeśli przejdziecie tutaj, to do wyboru macie subwallet, polka JDS, talizman. Te portfele znamy, je używamy. One są dość popularne właśnie w tym ekosystemie. Mamy też tutaj. MetaMask i Wallet Connect, czyli możemy podłączyć MetaMaska, ale ja nie wiem, czy tutaj jest możliwość stejkowania właśnie naszych tokenów z poziomu MetaMaska. Zaraz to sprawdzę. Tutaj musimy się zmienić na Ethereum Mainnet. No i co tutaj się wydarzy? Ja to wszystko robię z SAP Walletu, więc tak jak widzicie... Można tutaj stakeować Ethereum i to prawdopodobnie po to jest właśnie tutaj potrzebne, żeby sobie wrzucić Ethera w staking. No tak, i możecie to sobie zamienić, przetransferować na tego VEthera. Także tak to wygląda. Zrobimy jeszcze tutaj confirm, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No fajne opcje. Ogólnie Polkadot jest dość rozwijającym się tutaj ekosystemem i można z tego Oczywiście sobie korzystać, i tak jak widzicie, ja mam tu trochę etera i mogę to spróbować zastejkować. I wtedy dostanę VETH. Oczywiście podejrzewam, że tu opłaty są dość wysokie. No tak, opłaty są standardowe, więc ja no nie będę tego robić. Będziemy próbować stejkować tutaj zarówno doty, jak i manty. I teraz, jak to zrobić z mantą? Przechodzimy tutaj na mantę. W tym momencie mamy APY na poziomie 50%, także jest to całkiem sporo. Jeżeli przejdziemy tutaj na główną mantę i ten staking, no to tutaj też możemy zauważyć, że jest to podobnie. Jest 50-60%. Tak to wygląda tutaj z tego poziomu. Ja widzicie, mam tutaj nasz staking. No i tutaj dostajemy niby 67%, ale to cały czas spada. Oczywiście tutaj też można podejrzeć nagrody, z tym nie ma najmniejszego problemu. Co 6 godzin wpadają tutaj naliczenia tokenów Manta. No i tak jak widać, ostatnie naliczenie było 1.84 Manta dla naszej zastejkowanej ilości. No ale wracając tutaj do tego liquid stakingu, ja, jak widać, jeszcze nie kwalifikuję się na nagrody, ale już wrzuciłem to w staking. No, i tutaj, jak wrzuciłem 100 sztuk manta, to teoretycznie po jednym dniu powinienem dostać 0,13 manta. Zobaczymy, jak to tutaj będzie sobie działać. No, to przechodzimy sobie na spokojnie. Tutaj jest coś takiego jak cross in. <laughs> łączy nam się to z naszym portfelem. No, i widzimy, ile mamy manta na naszym portfelu, ale to już jest portfel subwallet, czyli to już jest. Przebridżowana manta z Metamasku, czyli z Manta Pacific na Manta Atlantic. Najpierw trzeba użyć jednak tutaj tego bridge'a, aby te środki przenieść właśnie z Metamask na subwallet i na blockchain Dota. I tu już mam na docie, tak jak widzicie, zostało mi tutaj 79 sztuk tej manty. Ja jeszcze tutaj wezmę 01 manty sobie spróbujemy wrzucić w staking klikamy cross in no i tutaj widzicie jakie są opłaty, mamy tutaj origin chain fee czyli mamy takie fee na mancie destination fee, też jakieś minimalne fee tutaj jest, klikamy confirm potwierdzamy tutaj naszym portfelem po chwili nasze manty wylądują właśnie tutaj na blockchainie bifrost no i będziemy mogli wrzucić to staking, także całkiem prosto to działa ja odświeżę, poczekamy aż to tutaj mi się odświeży i te manty znajdą się na bifroście, jak widzicie już tutaj mam 0.1.1 manty teraz klikam tutaj, że maksimum chcę przenieść po prostu do stakingu, no i już widzę pierwszy problem, że nie możemy zastykować sobie 0.1 manty ale minimalna ilość to jest jedna manta, więc tutaj trzeba wybrać Minimum jedną mantę. Także, jeżeli ktoś ma mniej sztuk niż tam, właśnie te kilka tysięcy, to jest szansa tutaj zastajkowania i partycypowania, właśnie w stakingu manty oraz w ewentualnych airdropach, no bo nasz adres wtedy już ma jakąś interakcję tutaj z mantą. A jeżeli ekipa Bifrosta powiedziała, że oni będą rozdawać ewentualne airdropy, dla społeczności to można się spodziewać, że tak właśnie będzie. Tutaj mamy coś takiego, czyli mamy Wimanta i klikamy, że chcemy to zrobić unstaking, no to możemy kliknąć unstake i wtedy będziemy czekać od 0 do 7 dni. Nie wiem, jak długo to będzie trwało, ponieważ jeszcze tego tu nie testowałem, a chcę się tutaj zakwalifikować na te naliczenia, ale jest też coś takiego, że tutaj mamy Lightning Mode, czyli klikamy to. I w tym momencie też możemy odstejkować nasze manty, i one od razu będą dostępne u nas na portfelu. Ale jak widać, otrzymamy ich mniej. No bo wcześniej, jak ja zrobiłem staking 100 mant, no to dostałem 99,34 VMANT. A teraz dostanę około pół manty mniej, ale od razu mogę to wyjąć. Jeśli teraz zobaczycie, to wyłączyłem, no to dostaję też 99,85. Także. Mała różnica na mancie, ale można bardzo szybko odzyskać swoje środki i ewentualnie poddać je wyprzedaży. Także jak tam chcecie, jak wolicie. Dobra, to by było tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się ten film i tego typu opcja. No i czy będziecie to testować. Ja, tak jak mówię, na razie testuję. A z wami się lubię takimi rzeczami dzielić, bo dla niektórych jest to szansa, żeby właśnie partycypować tutaj w stakingu na przykład MANTY lub DOTA, gdzie tam naprawdę ta ilość tych tokenów jest potrzebna dość wysoka. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.